Impreza, która tutaj się odbywa w parku Paulinum, jest to Dajkman Mini Mistrzostwa, w której uczestniczą zespoły w kategorii Skrzat, Żak oraz Orlik. Są to zespoły z naszego okręgu, jest tych zespołów w sumie 30. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Kocham Sport i jest również organizowana przez mój klub, czyli Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra, przy dużym wkładzie i pomocy ze strony miasta Jelenia Góra. Jak masz na imię? Kornel. Grasz tutaj w piłkę od jak dawna? Pół roku. Jak Ci się podobają te dzisiejsze zawody? Nawet bardzo. W jakiej drużynie grasz? W Chorwacji. No i jak ta Twoja drużyna, powiedz, wygrywa? Nie, ani jednego meczu jeszcze nie wygraliśmy w ogóle. Ale macie szansę? Tak. Chciałbyś, żeby takie turnieje były częściej? No, o wiele częściej. A poza tym dzisiejszym turniejem grasz jeszcze gdzieś w jakimś klubie? W KKS-ie. Jak Ci się na co dzień gra? Dobrze. A Twoi koledzy ze szkoły, z klasy też grają, czy jednak nie? Jednak nie lubią sportu? Mój kolega jeszcze gra w KKS-ie, ale nie z nami w grupie i jeden kolega gra w Karkonoszach. W dniu dzisiejszym do Parku Paulina przyjechał cały świat, tak jak pan powiedział. Turniej ma taką właśnie regułę, że zespoły wybierają sobie nazwy reprezentacji narodowych poszczególnych krajów świata i pod takim właśnie tytułem występują dzisiaj. Co ocenia pan piłkę nożną wśród takiej młodzieży, wśród dzieci? Szanse mamy ogromne, żeby uczestniczyć, to jest najważniejsze, czyli uczestnictwo. Zwycięstwo jest drugorzędną sprawą. Jeżeli natomiast chodzi o poziom, jest bardzo zróżnicowany, bo występują tu chłopcy, którzy po raz pierwszy się spotkali. Niekiedy są to drużyny szkolne i uliczne, a są też i drużyny klubowe, stąd może być właśnie duża dysproporcja i widać to niekiedy w wynikach, na które zresztą nie zwracamy uwagi. Bardziej traktujemy to jako formę zabawy. Zresztą widzi pan, że atmosfera jest piknikowa. Fajnie, że pogoda nam dopisała. To czy rzeczywiście widać ten potencjał wśród dzieci taki, który może stanowić później o naszej na przykład kadrze? Ja wychodzę z takiego założenia, że każdy młody człowiek nosi przy sobie buławę marszałkowską. Każdy z nich ma szansę i tutaj każdy z tych chłopców, nawet który dzisiaj sromotnie przegrywa, nie zamyka sobie drogi, a ten, który nawet zdobywa dużą ilość bramek, nie wiadomo jeszcze jak jego kariera się potoczy, wiesz, no, koleje losu są takie, a nie inne, szczególnie piłkarze.